Jesteśmy na 11. edycji konferencji bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego, a pan jest jednym z prelegentów. Proszę powiedzieć, jakiej tematyce pan poświęcił dzisiejsze wystąpienie, swoją prelekcję? Dokładniej było to bardziej rozmowa panelowa dwóch uczestników, Piotra Niemczyka i moja. Dotyczyła aspektów szpiegowskich w kwestii, czy tam w ogólnie ujętym, czyli pracy wywiadowczej i wywiadów w kwestiach bezpieczeństwa państwa. Głównie w dwóch tematach dotyczących pierwszego to znaczenia agentury wpływu i tak zwanych pożytecznych idiotów na nasze życie polityczne, a więc argo wynikając do świat szpiegowski, a drugi mity w literaturze, jakie jest ich znaczenie i przełożenie na świat rzeczywisty, realny. A proszę powiedzieć przede wszystkim, na jakiej tej właśnie części panelu, jaka część panelowa najbardziej zainteresowała uczestników tejże edycji, bo oczywiście jest to temat dość obszerny, że można byłoby przez wiele godzin rozmawiać, ale jakby pan tak chociaż część tego panelu nam przybliżył. No powiem szczerze, że ciężko wybrać, bo spotkanie było arcykrótkie. Raptem 30 minut na tak obszerny temat i głęboki w sumie. Ale z mojego punktu widzenia chyba najistotniejsze było to, na co starałem się zwrócić uwagę, na znaczenie służby specjalnej, jaką jest wywiad w strukturze państwa i w polityce państwa. A proszę powiedzieć, przed chwilą pan również tutaj wielokrotnie wspominał, że mamy różnego rodzaju teraz zagrożenie, czy to bezpieczeństwa narodowego, czy gospodarczego w obliczu trwających konfliktów na świecie i chociażby samej wojny w Ukrainie. Na czym przede wszystkim my w obecnych czasach powinniśmy się skupiać, biorąc pod uwagę, że jeszcze do niedawna mieliśmy pandemię COVID-a i praktycznie każda branża stanęła. Na bardzo wielu aspektach, ale z mojego punktu widzenia zawodowego po prostu państwo powinno przyłożyć odpowiednie wysiłki finansowe, organizacyjne i polityczne, aby stworzyć taką strukturę wywiadowczą w państwie, która będzie uprzedzać o zagrożeniach, aby można było na nie reagować, zanim one się zdarzą. To jest podstawa działania, wyprzedzająca. Taka jest istota pracy każdego wywiadu w państwie. Myślę, że wywiad działa dobrze, solidnie, jest ciągłość zachowana. A gdyby nawet było inaczej, to myślę, że to nie jest dobry temat do roztrząsania. I ostatnie pytanie, gdzie my pana ponownie zobaczymy z kolejnym wykładem, z kolejnym panelem dyskusyjnym? Ja częściej jeżdżę na spotkania autorskie, więc niż tego typu konferencje. Ale z całą pewnością, jeśli otrzymam zaproszenie, jeszcze raz to się pojawię. A proszę jeszcze powiedzieć, czy w zanadrzu pan ma już kolejną książkę o tematyce szpiegowskiej? Czy pan nad jakimś kolejnym projektem pracuje? Czy obecnie pan się skupia się na swojej dotychczasowej działalności pisarsko-artystycznej? Pisarskiej, tak to ujmijmy. Tak, cały czas pracuję. Nowa książka będzie w pierwszym kwartale przyszłego roku. A pod jakim tytułem? Krawiec. A o czym będzie ta książka? Dalej o sprawach szpiegów, szpiegostwa i o polityce. Czyli w takim razie będziemy śledzić pana strony społecznościowe, aby można już w najbliższym czasie było nabyć pana najnowszą książkę pod tytułem Krawiec. Tak jest, zapraszam do lektury. Dziękuję bardzo.